Magdalena Kulus. Tyszaki. Część czwarta. Hau, hau! Czy wszyscy są gotowi? Terrier był biało-brązowy, niewielki, ale dobrze zbudowany. Dreptał nerwowo, cały czas poprawiając okulary przeciwsłoneczne, które zsuwały mu się na czubek nosa. Bajka niestety nie mogła przyjść. Jej domownicy zaplanowali wycieczkę w góry. No a jak wiadomo, ludzie są tak niepoważni, że niczego nie ustalają ze swoimi psami. Jednak jestem ja, hau, Russell. Nie mam zbyt wiele czasu, ale podrzucę was chociaż kawałek. Jak to kawałek? Myśleliśmy, że odstawisz nas do autobusu. No, specjalnie sprawdziliśmy połączenie. Okej, kochana, nic się nie stresuj. Wszystko będzie w najlepszym porządku. Po drodze musimy tylko wpaść do Balbiny. Do Balbiny? Tak, to jest moja dobra kumpela. Obiecałem, że przyniosę jej czapeczkę z daszkiem. Dzisiaj będzie upał, a ona cały dzień jest w robocie. Na słońcu. A czym się zajmuje? Ma bardzo odpowiedzialne zajęcie. Czuwa nad dziećmi bawiącymi się na placu zabaw i przynosi szczęście. Wow! Jest niewielką gąską, ale świetnie sobie z tym wszystkim radzi. Jak to? Gąską? Czyli ptakiem? Mhm. Od zawsze unikali tych stworzeń. Nie mieli z nimi specjalnie złych doświadczeń, ale często je obserwowali. Widywali śliczne sikorki z żółtymi brzuszkami i wypłowiałe, zawsze rozgadane wróble. W pobliżu żyły też drapieżne sroki, które podkradały tuli błyszczące paciorki znalezione na ulicy. Ich mocne dzioby i długie pazury budziły w skrzatach ogromny strach. Każdy z nich był świadomy, że ptaki żywią się robakami. Wiedzieli, że w ciemnościach któryś z tych latających stworów mógłby się nie zorientować, czy je dżdżownice, czy któregoś z tyszaków. A jeśli nawet, to na ratunek pewnie byłoby już za późno. To my tu na ciebie poczekamy, dobrze? To jest świetny pomysł. Nam się w sumie nie spieszy. O nie, bardzo nam się spieszy, ale ta chwila już nas nie uratuje. Bo rozumiem, że gąska balbinka rezyduje gdzieś w pobliżu, tak? I szybko wrócisz? Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. No ale jak to? Jestem później umówiony w psim parku. A wieczorem wybieramy się z kumplami na działki. Gdy dopisuje pogoda, ludzie tam grillują i zawsze udaje się nam załapać na darmową kiełbaskę. W międzyczasie muszę się pojawić w domu, bo moja rodzina myśli, że siedzę sobie w ogródku. Wykopałem dziurę pod ogrodzeniem i wymykam się, kiedy chcę. Albo więc decydujecie się na przejażdżkę teraz, albo w ogóle. Jeszcze nie wyruszyli, a już pojawiła się pierwsza komplikacja. Konieczne było szybkie podjęcie decyzji. Ale żaden z tyszaków nie chciał brać na siebie takiej odpowiedzialności. Tik spoglądał na czubki swoich butów. Teo obserwował sunące po niebie pojedyncze chmurki. A Tula nerwowo zagryzała wargi, unikając wzroku psa. To jak? Biegniemy? Czy Balbina nas nie zje? Balbina to chodząca dobroć. Poza tym, ona nie jest zwykłym zwierzęciem, tylko rzeźbą. Tak jak wydry na rynku? Tak. Nic wam z jej strony nie grozi. No ale jak mamy się z tobą zabrać, skoro masz tak krótką sierść? Jeśli nie będziemy się czegoś trzymać, to spadniemy. Tym samym po raz kolejny wprowadził skrzaty w osłupienie, bo były to niezbyt pojemne wypustki, szczelnie zamykane na rzepy. Przecież my się tam udusimy. Nic się nie stresuj, kochana. Pokonamy ten dystans w kilka minut. Zawsze możemy też zrobić przerwę. Obiecujesz? Oczywiście. Jestem solidną firmą. Dbam o klientów.
Ja tam bym nie ryzykował. Straciliśmy już wystarczająco dużo czasu. Mm-hmm. Wsiadamy. Tak. Tyszaki, 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 kochają je duzi, kochają dzieciaki. Tyszaki, 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 Teotulatik.